Ce que voi mă așteptați că e de voi. Calo? Halo? Dobry wieczór. Proszę? No widzisz pan, panie mecenasie? Piaseczna. Tak, panie, dzień dobry, panie Kononowiczu oraz panie majorze. Macie tutaj pieniądze na Boże pan, życie. Pan. Pozdrawiam Iwana A. i Dobra, Dyksyn, a babci jak śpi 27 zł. Dziękuję bardzo. 27 zł. Halo? Proszę powtórzyć pytanie. Otóż za dużo, panie Kononowicz, a pan się ustosunkuje do tego. Kiedy ostatnio, jako człowiek wierzący i praktykujący, był pan w kościele i dlaczego czemu pan wymachuje krzyżami, jak pan nie katolik jest, ejguj 3 złote. Które to było pytanie? Sponsor patologii, jak będę w Białymstoku, to znowu przyjadę i przywiozę 2 torby jedzenia i trochę kasy, bo pan jest dla mnie inspiracją i wzorem, tylko proszę uważać na majora, to element degenerat. I zło samo 3 złote. Dziękuję bardzo panu z całego serca. Halo? IZAN AGI 013, panie prezydencie, proszę pozdrowić Mateusza z Jeleniej Góry i Patryka z Dziwkówka. Tak? 3 złote. A to nie szkodzi. No, poszedł sobie do swojej kobiety inaczej. Ja nie wiem, czy on ma, czy nie ma, ale mówił, że idzie do swojej kobiety, no. Dobra, dobra, kończę, bo muszę odpowiadać na pytania. Panie prezydencie, proszę pozdrowić Mateusza z Jeleniej Góry i Patryka z Dziwkówka. Szanowny panie, pozdrawiam ciebie, Mateuszu z Jeleniej Góry i Patryka z Dziwówka. Internauta, panie Krzysztofie, co pan sądzi o trójkącie bermudzkim? 3 złote. Co sądzę o trójkącie bermudzkim? Panie, to nie do mnie pytanie, to do majora. Majora nie ma.
4, panie prezydencie PROSZ, a podać numer telefonu, mam ważną sprawę, 3 złote. Szanowne państwo, kochani, mój telefon ten jest na internecie. Konon Barbarzyńca, dlaczego pan, będąc cieciem w szkole, kradł pan węgiel, czyżby za to wyleciał pan z ostatniej pracy 20 lat temu 3 złote? Szanowni państwo, przestańcie takie głupoty mówić. Ja węgla żadnego w szkole nie kradł. Halo, słucham. Szanowni państwo, kochany Oliwierko. Marcin Traktor, panie Krzysztofie, byłem dziś z kolegami u pana pod domem, aby dać panu paczkę około 13. Ale odpowiem zaraz na pytanie. Ale nikogo nie było. Kiedy możemy panu dać tą paczkę? Pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego. 3 złote. Które to pytanie tam było? Nie ma tamtego. Komisarz Boży, szanowny panie prezydencie. Proszę pozdrowić Kropa Bożego, Amnezję Bożą oraz SOA1 Bożego z DevGaming. Miłego wieczoru, 3 złote. Dziękuję bardzo, pozdrawiam was wszystkich tam. Nie ma nikogo? O, pośród mnie jest. Jutro trzeba nie pojechać ten list zabrać. Nie. I to wiesz, ja nie mogę się podpisywać za jego. Bo policja powiedziała, że ja będę karany. Wiesz. Bo ja się podpiszę się, a on może powiedzieć, że nie otrzymał listu.
Patryk z Dziwkówka, panie Krzysztofie, proszę pozdrowić Michała z Siedlec oraz jego konkubinę Klarę 3. PLN. Pozdrawiam Michała Siedlec, jego konkubinę, całego serca. Panie Krzysztofie, czy popiera pan Donalda Tuska 3 złotych? Szanowni Państwo, ja za pełni idę, żadnego z pełni popieram, a to jest dla mnie człowiek, który wiadomo jaki. Nie będę się odnosić do tego. Upiór z ulicy Wiązów, panie Krzysztofie. Kiedy pan powróci z filmikami, na których odbywają się testowania konserw? To były czasy, a teraz jest nudno. 3 złote. Szanowni Państwo, kochani, ja zawsze filmiki nagrywam. Jak tylko przyjeżdża pan Krzysztof Niemiec, a inaczej Niewiński, to ja zawsze nagrywam z nim filmiki. Może w tą niedzielę nagramy. Zobaczymy. Bo chcę naprawdę zrobić w lesie ten nie ognisko, ale te drugie, jak się nazywa? Co węgiel się kupuje? Nie chciał, panie Krzysiu, niech pan opowie jakiś dowcip. Kawał pozdrawiam, 3 złote. Grilla chcę zrobić. Szanowni Państwo, a co pan chce, żeby ja powiedział, jaki kawał? Marcin Traktor, byłem u pana pod domem z kolegami z paczką, bo szkła pana chyba nie było, a więc kiedy? Możemy panu dać tą paczkę? Pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego. Wcześniej pan nie przeczytał 3 złotych. Szanowni Państwo, kochani, ja dzisiaj live'a prowadzę. Jestem w domu i muszę siedzieć na live'ie. No a że pan był pod bramką, możesz pan jutro z rana przynieść paczkę tą, proszę pana, do godziny 9:00. Proszę pana, i ja odbiorę od pana tą paczkę. Halo, słucham. Tak?
od Olivera. Szanowny panie, kochane moje, moja najlepsza piosenka to jest Jak się masz, kochanie. I proszę pana, to chyba Czerwone Gitary śpiewali, Jak się masz, kochanie, jak się nie mylę. A proszę pana, drugie pytanie proszę powtórzyć. Film, tak? Ojej. Janosik. Czasami czytam. No już dłuższy czas książek nie czytałem, ale różne książki lubię czytać. Ale takie, najlepiej to takie historyczne lubię książki czytać. Bardzo proszę. Proszę bardzo. Anna, panie Krzysiu, proszę zagrać na gitarze i zaśpiewać pańską pieśń Ty stary dziadzie zacofany. Uwielbiam tą pańską piosenkę. 3 złote. O, ty stary dziadzie zacofany. A już dawno, dawno nie grałem ją. Ty stary dziadzie zacofany. A tu umiesz ją? Gitary nie ma. Zaraz przyniosę gitarę.